Żelazko do prasowania. Do prasowania. Żelazko do prasowania ubrań. To jest żelazko do prasowania ubrań, jak będą zimne. Żelazko do prasowania. Żelazko do prasowania ubrań. Nie wiem. Żelazko do prasowania ubrań. Żelazko do... do prasowania ubrań. Żelazko do prasowania, jak będą pomięte. Żelazko do prasowania. Żelazko do prasowania ubrań, jak się wymięta. Żelazko do kotle. To jest... Żelazko, które pierze ubrania. Żelazko do prasowania ubrań. Żelazko, żeby sobie wypracować kołdry. Żelazko do prasowania, gdy będą takie jakby pogwyksywiane. Żelazko do prasowania, jak są pomięte ubrania. Żelazko do prasowania. Żelazko do prasowania ubrań. Taśma do klejenia. Taśma. Taśma. Taśma do przyklejania różnych rzeczy. Taśma do sklejenia książek. Taśma. Do zbudowania. Taśma do budowania. Taśma to na przykład do sklejenia książek. Taśma do klejenia różnych rzeczy. Do sklejenia. Taśma do tego sklejania. Taśma klejąca, która może przykleić. Taśma do klejenia. Taśma do sklejenia. Taśma do przyklejania różnych rzeczy. Taśma do sklejania. Taśma do sklejania książek. Szczypce do odcinania śrub albo gwoździ. Gwoździe. Nie wiem. Szczypce do wyrywania gwoździ i śrub. Nie wiem. Szczypce do wyjmowania gwoździ i śrub. Nie wiem. Do wyrywania. Szczypce, które wyjmują śruby i gwoździe. Do obcinania gwoździ. Skrzypce do wyrywania gwoździ i śrub. Szczypce. Szczypce do wyrywania śrub. Tyczę do wyrywania śrub. Do wyrywania na przykład to co się utknęło. Szczypce, które można wyjmować śrubki i gwoździe. Żeby wyjąć gwoźdź ze ściany. Szczypce do wyrywania gwoździ i śrub. Szczypce do wyrywania gwoździ i śrub. Nie wiem. Nie wiem.